Hej, postanowiłem sprawdzić dla was buty do biegania po twardych nawierzchniach ASICs Nosa 315. Model ten podobno świetnie sprawdza się nie tylko podczas biegu tetlonowego, ale ja nie wierzę nikomu na słowo i muszę przekonać się o tym na własnych stopach. Zatem zaczynajmy. Holewka wykonana jest z wysokiej jakości materiału przyjemnego w dotyku. Jej rozmiar określiłbym jako standardowy, czyli w sam raz na stopę o przeciętnej szerokości. Zastosowany materiał jest cienkiej grubości, a ponadto posiada otworki nad palcami i na bokach, co przekłada się na bardzo dobrą wentylację. Palce od przodu zabezpiecza panel, który nie należy do najsztywniejszych, ale i tak spełnia swoje zadania blokując przesuwanie palców do przodu i podpierając siatkę na odpowiedniej wysokości. Miejsca nad palcami jest wystarczająco i można nimi nawet poruszać, choć do swobody z Puma Magnify Nitro 2 sporo asikson brakuje. Wykończenie wokół kostki jest komfortowe dzięki poduszkowym zaokrągleniom. Zapiętek, jak to zwykle bywa, jest sztywniejszy w podstawie i delikatniejszy na styku z Achillesem. Ponadto górna część jest charakterystycznie wyprofilowana, co jest równoznaczne z lepszym trzymaniem buta na pięcie. Język jest ultra cienki i choć próżno szukać tu poduszkowego wykończenia, to i tak jest wygodnie, a o języku zapominamy podczas biegu. Połączono go z cholewką w trzech punktach, z czego dwa tworzą coś w rodzaju skarpety. Na szczycie języka znajdziemy specjalne ucho, które ułatwia chwyt przy zakładaniu i ściąganiu buta. Ten istotny dla Tretlonu proces ma być jeszcze szybszy za sprawą czterech żółtych oczek na sznurówki. I choć ciężko mi uwierzyć w skuteczność ich działania, to przyznaję, że buta ściąga się i zakłada z łatwością. Sznurówki są płaskie, szorstkie i minimalnie rozciągliwe, co przekłada się na pewność wiązania. Podeszwa środkowa wykonana jest z pianki o średniej miękkości, takiej jaką lubię. Gwarantuje ona optymalną amortyzację dla biegaczy ważących nie więcej niż 85 kg, a jednocześnie zachowana jest dynamika buta. Podeszwa jest bardzo sztywna na całej długości, co myślę widać na załączonym obrazku. Zarówno w tylnej i przedniej części zastosowano kołyskowe zaokrąglenia. Te pod palcami jest nawet bardziej agresywne, co ułatwia przetaczanie stopy. Podeszwę zewnętrzną na najważniejszych obszarach pokryto gumą o płaskiej powierzchni. Guma ta daje wystarczającą przyczepność na suchym. Jest szeroko pod palcami i piętą, przez co nie obawiałbym się o stabilność lądowań. Drob wynosi 5 mm. Lekka budowa buta przekłada się na jego świetną wagę wynoszącą 223 g. Nosa Tri-15 nie tylko świetnie się prezentują. Dzięki niskiej wadze i dużej sprężystości umożliwiają szybkie bieganie. Są ciche, a lądowania spięte amortyzowane na właściwym poziomie. Podczas biegu zwróciłem uwagę na płynność przetaczania. Agresywna kołyska w przedniej części naprawdę robi świetną robotę, minimalizując opory. W butach można też biegać spokojnie, co tylko świadczy o uniwersalności ich zastosowania. Podsumowując, Asix Nossa 315 to świetny but, w którym naprawdę nie mam się do czego przyczepić, wręcz zobowiązany jestem do samych pochwał. Buty są bardzo lekkie, ultra wygodne. Z łatwością można je zakładać i ściągać, a po zawiązaniu sznurówek świetnie trzymają się stopy. Sprawdzą się na suchych i twardych nawierzchniach. Skromny bieżnik nie zachęca jednak, by zapuszczać się nawet w lekki teren. Polecałbym je zarówno początkującym, jak i bardziej zaawansowanym biegaczom o wadze przekraczającej 85 kg. Moja ocena wynosi 8,8 na 10. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, zaznacz subskrypcję. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia niebawem.